Witajcie, z tej strony Railman. Dzień zaczynam od wizyty w magazynku. Zanim pojadę na sklep, bo musiałem wziąć Gaussa Pro, bo jest potrzebny, żeby go zapakować i wysłać na koniec Polski, ale nie do koniec pola. No i co? Mamy dzisiaj do zrobienia z Tomkiem i Julką parę takich porządkowych rzeczy. Ekipa nam nie dopisała, więc sami będziemy kleić ten front sklepu, bo to już jest czas najwyższy. Jesteśmy już tutaj praktycznie pół roku. Będzie. Mniej więcej, więc czas najwyższy zrobić. Dzisiaj mrzawka, deszcz, no nie jest może to najlepszy dzień, żeby to wyklejać, ale może damy radę, zobaczymy. No i co tu się stanęło? Julka, co tak ciemno tu siedzisz? Dzień dobry. Ło, a teraz się tak przepaliła ta kamera, coś z nią jest. Coś. O, teraz jest dobrze. Wyspana? Nie. Nie. Nie do młodego w takim razie. Cześć, młody. Dzień dobry. Słuchajcie, ja biorę to, co jeszcze z rana nie zabrał, albo to DPD jest, te parę paczek i jadę do kuriera, żeby nam nie przeszkadzał, bo potem będziemy robić tu małe porządki. Podłoga, no i ta nasza ekspozycja, może co ja mówię, ta wyklejanka, która leży tu. Uczę się z YouTube'a, jak przyklejać tą. Tapetę całą. No to ty się uczę, ja mykam do DPD i widzimy się tak gdzieś za po 10. No to kot. Masz swój talerzyk? Jest 9:40, akurat na 10 zajadę na DPD, bo tam otwierają o 10, a potem wracam i robimy porządki i robimy front sklepu albo fototapety, bo nie wiem, dzisiaj jest taka pogoda, że może zrobimy fototapety, a front sobie zostawimy na czwartek, bo tam prognoza już jest troszkę lepsza. No i co ty, Julka, za pejzaż tu zrobiłaś? Plaża. Mamy zamiar tu wam przykleić. To znaczy bardziej wyrobia. Zawsze można szukać detektorem. Może jakieś skarby wejdą w podłodze. No, to dla mnie. Kiedyś tam szukałem, bo to jest cypelek na Pogorii. No tutaj taka ładna pogoda była wtedy, a dzisiaj pada. Znowu się sita namnożyły. No i co? To co? To jednak się zdecydujemy najpierw na fototapetę? Czy na wyklejankę? Możemy zrobić od wyklejanki z uwagi na to, że fototapeta ma przesunięcia 1,5 cm. Ja świecimy tu trochę więcej światła, bo... Nie no, kabla brakło, chyba już z na maksa był, nie? O Jezus. Teraz sobie musimy przypomnieć, które co. Pierwsze jest to. To jest pierwsze, nie? No, sklep do poszukiwaczy. Jeszcze tak sobie szybko porównam, bo to chodzi na to okno. Tak, to jest delikatnie do przycięcia. Specjalistyczne wyposażenie. Śmieszny jest powiem. Delikatnie węższe. I to jest środek, nie? I to jest środek. I wejdzie sobie to tu. Staramy się bardzo, ale widzicie, nie jest to takie proste. Młody ma profesjonalne narzędzia. No. No, prawie się nadaje. Czy tam Julka ktoś dzwonił? Nie, no słuchaj, powiem ci, że my musimy chyba najpierw jakąś nalewkę wypić, przecież jak to wygląda. Będzie taki hejt, że ja pierdzielę. Dobrze, że nie otwarliśmy. Czy jak to z daleka? Już za się w oczy bardzo. No delikatnie mówiąc się rzuca. Te fałdy.
to może sklejamy to. Julka, podoba ci się, tak? Zobaczcie, jak to delikatnie odchodzi. No odchodzi, tylko potem jest problem na środku, wiesz? Ja wam pomogę. No to no. Ty nam pomożesz i będzie pięknie teraz. Julka pomoże, to no, no we wsi. W Sosnowcu też było takie, ale tam uważajcie na to, że się, wiecie, co się stało. Już to jest zaklejone. Zaklejone? Zakleiło się automatycznie. To od początku jedziemy, Julka? Tylko patrzcie, tu już widać, że ono już się tak ułożyło, nie? Tak, takie dziadostwo. To się skleiło ze sobą. A nie, to się da rozprostować. O, widzisz? Widzisz? Oj, tu jest przycięte. Znaczy się prostuje, jak się macha ręką. No, ale co, i co to się stało? Nie wiem, co się nie. Słuchaj, nie od razu Rzym zbudowali. Spokojnie, Odyn przyjedzie, odpicuje. Ja wam mówię, że już trzeba było zostać przy wersji wyjściowej. No ale... Julka troszkę podratowała nam to. A jakby to uciąć i polecieć do na końca. Dwa? To on. Jeszcze raz. Uciąć tutaj i polecieć na dwa, jedno do drugiego. Bo tu się nachodzi, nie? Tu robi się namiocik taki. To prawie idealnie. Prawie robi wielką różnicę. No proszę, co kot nie zjadł, to mają... Ulubieńcy Odyna, tak? No i od razu trzeba było to Julce dać. No, widzisz, Tomek. No. Julka, ten, jak pojedziesz na studia, to będziesz mieć dobrą fuchę tam. Tak. Nowe knajpy powstawać, bo studenci przyjadą na rynku gdzieś tam. Ja was widzę, a wy mnie nie, nie? No trochę cię widzimy. Ekipa się wysypała, bo jeszcze mieli inne rzeczy robić. My żeśmy spatali i wystarczyło, żeby Julka wkroczyła do akcji i mamy to. Sukces. Wiesz, tam to można zamówić... Jeszcze jedno. No, fajnie to wygląda, normalnie jak na wizualizacji. Front sklepu wyklejony dzięki Julce. Ja nie wiem, jak będzie październik, Julki nie będzie, to ja nie wiem, jak my sobie tu będziemy radzić. Pewnie nie mam pomysłu, a ty masz Tomek jakiś pomysł? No, będziemy do niej dzwonić na wideorozmowie i będzie tu z nami duchem i wtedy będzie nam szło. Wtedy będzie nam szło. W czwartek będziemy kleić w oto tapetę. Znaczy, zaczniemy z modym, no ale myślę, że Julka nam pomoże, bo Julka chyba jest w czwartek, a jak nie, to patrzcie, zobaczcie, oglądajcie, jak nam pójdzie, jak spapramy znowu sprawę. Czwartkowe perypetie. Więc sklep, mimo że stacjonarny jest od ponad 5 miesięcy, to teraz ma już swój front. I przypominam, że jest czynny od 7.30 do 16.00, od poniedziałku do piątku. Ale można też dokonywać zakupów za pośrednictwem strony www.odyńce.pl bądź na odyn_shop na Allegro. Tam mamy głównie detektory skierowane do sprzedaży w systemie ratalnym 0%. Jeżeli ktoś chce skorzystać z takiej oferty, to na Allegro. Także ja się z wami dzisiaj żegnam. Dzisiaj mamy film, wczoraj był film. W środę będzie film z poszukiwań na nowej miejscówce. W czwartek będzie vlog, taki jak ten co dzisiaj. W piątek będą poszukiwania, a potem to sam nie wiem. Zobaczymy, co wyjdzie w praniu. Trzymajcie się, cześć!